Ale mówię, ja jestem Candy Premier, a to jest kolejny odcinek z nową osobą, czyli Marysią. Hej. I w dzisiejszym odcinku kupujemy ten dom za 700 tysięcy. No, będzie to dużo kosztowało. O Jezu, furtkę zniszczyłem. No. No sorry, no wpływ emocji. Dobra. No to ja teraz... Chwila. Musimy odliczyć 700 tysięcy. Dobra, kupiliśmy właśnie dom, właśnie przesłałem przed chwilą tym blikiem do typa, więc mamy dom, chodź Marysia. To jest już nasz dom, więc czekaj. Idź tam, otwórz tą bramę. Furtkę, w sensie bramę, no. Dziękuję. Ej, uważaj, jak jeździsz. O, przecież uważam. Dobra. Ojej, dobra. To jest już nasz dom, widzowie. Tylko no. Tylko w sumie, po co my tu idziemy? Też musimy rzeczy wziąć, nie? No. Więc w tył zwrot. Otwórz znowu furtkę. Czekaj. Toma, dobra. Będziemy musieli pożyczyć od pewnego typa. Ojej. Ale tu ciężko się tym skręca. Będziemy musieli pożyczyć lawetę. Dobra. To w sumie Marysia, to idź pieszo i ten. Idź pieszo, tam prosto i tam tam będzie parking i tam będziesz mogła kupić no, pa. Dobra, widzowie. Lecimy tu pierw pod nasz dom i Marysia zaraz tu przyjdzie z tymi. Dobra. Pakujemy walizę. Co my tu mamy? Właśnie, mamy monitor, bo widzowie, mamy kamery w domu. Patrzcie. O, idzie tam Marysia. Jak tu się zoom robi? Ekwal minus. Nie znam się. Dobra. Hej, widziałem cię na kamerze. Dobra. Mam wszystko. Okej. Dobra, to jest git. Z kuchni coś bierzemy. No chyba nie. W sensie wiesz, tego domu ja nie sprzedaję. Nie wiem jak ty, czy swój sprzedajesz, ale ja ten dom tu zostałem. Ja biorę tylko teraz swoje rzeczy. Oni wezmą tam potem swoje, no i tyle. Ja chyba też nie biorę żadnych. Dobra. To weź tam postaw. Nie sprzedaję, o Jezu. A. To weź tam postaw przy tym samochodzie te rzeczy. Te. No, dobra, w koszu nic. Komputer wyłączamy. Spinamy, bierzemy. Mikrofon też. Notatnik, hamburgera zostawiamy. Zostawmy i dobra, laptopa bierę. Jeszcze. Twoje łóżko zostawiam, nie? Jak to zrobić? Kamerę biorę. Drugi prawy. No to drugi. Dobra. Dobra. Gaszę. Czy od Julcik coś brać? Nie, no Julii nie będę pakował. Julia się spakuje, no ja się biorę swoje przedmioty. No i dobra, no i lecimy, widzowie. Czy coś jeszcze weźmy za Pikachu i tyle. Żegnaj domku jak na razie. Sium, lecimy. Tu zgaśmy światła, by na siu nie musieli płacić za prąd. No i lecimy. Sium. O, dziękuję. To czekaj, teraz zaparkuję na ulicy. I zaraz to podepniemy ładnie. Tylko jeszcze tu zamknę. Dobra. Teraz syk. Syk. Dobra. Syk. Syk. Dobra. Pierwsza skrzynia będzie na moje przedmioty, to sobie tu pochowam. Dobra, chodź, pomogę ci się spakować. Mogę wejść? Masz otwarte? Tak, tak. No, dobra, dzięki. To bierz to, co potrzebujesz. A co nie masz, co nie dasz siły, to powiedz, to ja wezmę. To pogaszę tu światła w niektórych pomieszczeniach. Tak, proszę. Tak, pogaszę.
Jedno zostawię, jeszcze bo wchodzimy. Ja mam monitory. Monitory? Mhm. Pomóc ci? Mhm, z tym jednym. To zaraz przyjdę. Dobra. Idę. O! Ale tu różowa. Wiem. Dobra. Biorę. O. I komputer też. Dobra. Mebli nie bierz, bo meble co kupimy. Kasze. Co bierzesz? Laptopa może weź sobie. Dobra, to już gaszę. I schodzę. To zamknij tu zaś włas. Dobrze. Już idę to zanieść. I pamiętaj, zamknij drzwi. Za klucz. O, to nie jedzie dobrze. Ej, jak się ma. No. Wyprowadzka. To w sumie tu z tej tablicy ogłoszeń, to już zdejmę to, bo to już zostało kupione. Sium, sium. Oj, tablica, o, dobra, spadnie. No i tablica jest pusta. To, to drugie jest moje. Tak, to drugie jest twoje. Zapnąłeś dom? Tak. Na pewno? Tak. Dobra. Żal dom zostawić. No cóż, jeszcze tu kiedyś wrócimy i ten napis ekipa. Dobra. Wszystko? Tak. No to wsiadaj. Dobra. Byś beze mnie pojechał. Sorry. Jedzie to z nami? Dobra, jedzie. Jedziemy do naszego nowego domu. I za niedługo będziemy musieli na stację wstąpić. Nie no, w sumie jeszcze tam... Ojej, starczy nam dużo tego paliwa jeszcze. Dobra, tu jest nasz nowy dom. A, wyskoczysz otworzyć bramę? Tak. Dzięki. Ej! Przyczepy zgubiliśmy. No, a czekaj, pojadę. Jak to się stało? Też nie wiem. Tu zostały, co? Siema, koń. Dobra. Koń pilnuje. No, o Jezu. No bo chyba z nimi nie można tak szybko jeździć. Możliwe. Dobra, jadę. Ale fajny ogonek. Będzie trzeba nasze auto do mechanika dać. Się nasz bus. Czemu? By koła wymienić. Bo nadchodzi zima i silnik. Ja dziękuję. Okej. Okay. No i zaraz tu garaż otworzymy. Dobra, zamknij bramę i chodź. Zaklucz drzwi, jak wejdziesz. Sium, cyk. Wjeżdżamy busem, busiekiem. Chociaż tu u nas już niedobrze byśmy mogli mu wymienić te wszystkie rzeczy, tylko trzeba kupić. A nie zapnę. Odepnijmy i tu przeciągnijmy. Cyk. Dobra. To w sumie czekaj. O! I bus będzie reperowany. Dobra. To bierz swoje rzeczy. A tak, sorki. O, jakie to ciężkie. Zamknij garaż. Dobra, gdzie chcesz, to sobie postaw. Tu jest wolny pokój, pamiętasz, nie? Który pokój to chcesz? Ja biorę ten. Okej. Przenieśmy to. O, za ciężkie, dobra. No, a zaraz przyjdę. Okej. Okay. Już lekciej. Sium. No dobra. Już rozpakowany. Całą noc nie spaliśmy. Dobra. Tu masz pokój? O. Tak. Ładnie.
fajny pokój. No i jeszcze tu jest wolny, tu będzie chyba miała Jultix. No jeszcze na dole jest, no i jeszcze na strychu, więc wiecie widzowie, zostawcie łapkę w górę, tu w ogóle świateł nie ma. Dobra, weźmy to. No. To na strych zaniosę. Zrobisz śniadanie? Tak. Dziękuję. Dobra. Co ukażłeś? Widzowie, mamy nowy dom, tak dokładnie, słuchajcie, mamy nowy dom. Ja teraz wchodzę zamawiać meble, no i co? No i będziemy zamawiać. No i jutro już znane będą meble, więc... Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, no i do zobaczenia, Eluwina! Pa, pa!